Siema, z tej strony Miller i dzisiaj witam Cię w trzecim odcinku z ciekawostek z Batman Arkham Origins. Oczywiście, jeżeli masz inne ciekawostki do tej gry, napisz w komentarzu oraz rozbij na nasz serwer Discord. Cieszę się, że jest tam Was coraz więcej i że ten kanał może się rozwijać. Oczywiście polecam Wam zagrać, jak wbijecie już tam w Batman Arkham Origins Multiplayer, ponieważ mamy tam moda i przy okazji już grono ludzi do grania, więc zapraszam. My lecimy z ciekawostkami. Pierwsza ciekawostka jest taka, że ten budynek, który teraz widzimy przed nami, jest nawiązaniem do Hamilton Hill. Jeżeli nie wiecie, kim jest Hamilton Hill, to jest to burmistrz Gotham. Jest bardzo często używany w jakichś rzeczach związanych z Batmanem, jak na przykład w The Batman TV Series, Under the Red Hood, Telltale's Batman czy Young Justice. Albo i Batman Beyond też tam go znajdziemy jako burmistrza. W Royal Hotel, dokładnie w tym miejscu, możemy... ...możemy znaleźć pewne ulotki. Będą tam jakieś wiadomości o Bruce Wayne i tak dalej. Możemy też znaleźć plakaty Grayson's Family, czyli chyba wszyscy wiemy, że to rodzinka Nightwinga. Ale najciekawszy jest ten, gdzie mamy takie okularki śmieszne. Jest napisane Basil Carlo i pewnie wam to też nic nie mówi, ale jak piszecie to w internet, czy jakkolwiek się dowiecie, to jest to Clayface, czyli postać, która jest takim wielkim glutem. Pewnie kojarzycie go z Arkham City, a jeżeli nie, to i tak macie zdjęcie, więc no. I na początku bym podszedł do Alfreda i bym pogadał. Nie wiem, dlaczego nie słuchacie jego dialogów, ale to mniejsza. Tutaj wyjaśnię do Q&A, czemu tylko powiedziałem o dwóch strojach, bo tylko tyle mam. A wracając do ciekawostek, to na blacie możemy znaleźć listy od André Beaumont i jest w bliższej publiczności znany jako Fantasm. Nie wiem, czy kojarzycie. Ja szczerze mówiąc nie kojarzyłem, musiałem zobaczyć, kto to jest. Jeżeli chcecie się bliżej dowiedzieć, kim on jest, to polecam wam obejrzeć film, który się nazywa po polsku jest Maska Batmana, a po angielsku Batman Mask of the Palm, takiego. Znajdujemy się znowu w GCPD. Jak mówiłem, wrócimy tutaj po więcej ciekawostek. Jesteśmy. Chodziło mi jeszcze o to, że możemy znaleźć w jednym z pokoi, jak będziesz przechodził fabułę, to od razu tam wejdziesz, dwie tablice. I możemy tam są... Jedna jest Vincenta Falcone, czyli takiego jednego z potężniejszych tak samo bossów jak Maroni. Mamy rozpiskę, kto tam jest. Vigilant to jest mściciel, czyli jakby chyba poszukiwania Vigilant. Mściciela, coś takiego. Mamy tu napisanego Black Maska, Falcona, Pingwina, jakieś Sullivan Family, Tony Zuko, Jim Jane, James. Sporo tych nazwisk. Od razu w pokoju naprzeciwko, są jak wychodzimy drzwiami, można znaleźć tablicę z poszukiwanymi przez GCPD. Jest tam Batman, Copperhead, Killer Croc, Lucas Cage z Mortala, przynajmniej tak wygląda, Bane, Calendarman na pewno, Deadshot. Ciężko mi się domyślić, kim są wszyscy, ale jakość mówi sama za siebie tych zdjęć. Chyba najłatwiej rozpoznać Calendarmana i Batmana. W kolejnej ciekawostce możemy znaleźć takiego śmiesznego kurczaka znajdującego się na klawiaturze oraz możemy znaleźć gazetę z komisarz Gordon, najpewniej obiecał to, że zaprzestanie brutalności policji, więc no, chyba nie wyszło zbytnio. Jeżeli nie chcesz przegapić nowości na kanale, zostaw dzwonek oraz wejdź na serwer Discord, ponieważ jest nas tam coraz więcej i ten serwer się w bardzo dobrą stronę rozwija i uda nam się spopularyzować Batman Arkham Origins multiplayer na cały świat. Wierzę w nas i nasze community. Co dalej jeszcze? W najbliższym czasie powinien się pojawić odcinek specjalny, tak dosłownie specjalny. A jeżeli będziesz chciał brać udział w jakiś odcinek, kiedy będę nagrywał, załóżmy, gameplaye z nami w multiplayera czy coś takiego, czyli na jakieś dziwne rzeczy, które wymyślimy na Discordzie, to zapraszam, wejdź. Dzięki ci za oglądanie, Yellow.